Cześć, tutaj Bartek 5017, już w 24 odcinku ze serii Zagrajmy w Mroczne Wieki. Pomezania już ma gospodarkę trójpolową. W przeszłym odcinku trochę mi tam ucięło, przepraszam bardzo za te problemy, ale za bardzo się wpatrzyłem w grę. Po prostu tak szybko mija czas, że nawet nie wiedziałem, że akurat mi czas nastawiony przeze mnie się skończył i koniec nagrywania. Czyli po prostu miałem takie... mam takie plany, że... Mamy takie plany, że... Czekamy, aż będziemy mieć dobre roszczenia, czyli będziemy mieć dobre ten... dobry prestiż. Mamy bardzo złą reputację. Dobrze. Nie będę z tym raczej to. W 23 odcinku miałem plany, żeby zostać królem. Mam taki plan, żeby zostać królem Polski. W zeszłym odcinku mówiłem, że Bogumił będzie już czwartym władcą z dynastii Włostowiców, ale będzie pierwszym królem Polski, bo raczej Władysław chyba za jego czasów jeszcze chyba nie zdobędziemy go. Albo jak Władysław będzie chyba pierwszym królem Polski z dynastii Włostowiców. Gdańsk ma drobne domy kupieckie. A, od razu mały zamek, niech tam się armia robi. W Czersku budujemy. Spokojnie. Zdobędziemy tą koronę polską. Prowincja Płock przestaje odczuwać tu... O, Słupsk możemy. Tylko czy on jest wliczany do tego? Czy on jest wliczany do Królestwa Polski? Szczecin, Słupsk! Czyli normalnie można... A normalnie nie możemy go atakować? A Szczecin możemy, ale... Z Królestwem Niemiec nie będę go atakował. Zaproponujemy wasalizację tutaj Sandomierzowi, Sączowi. Jeśli nie przyjmą, to znowu będziemy próbować. Odrzuca, odrzuca. Odrzucają ciągle. A mamy całkiem dużo pieniędzy. To bardzo dobrze o nas świadczy. Mamy bardzo dobry dochód. Trzeba w końcu architekturę zrobić. Bo pomędzenia w końcu... Albo... W sumie to port lokalny zróbmy. Bo dzięki portowi będziemy się lepiej rozwijać. I dzięki temu będziemy jeszcze bardziej potężniejsi. O! Jest nas już 7313. A na początku wojny było nas 6000. Johanna von Hochland raczej nas nie za bardzo lubi. Bardzo niewierny, na pewno wypowie nam wojnę. Dlaczego? Ten Władysław ma po prostu bardzo burzliwe panowanie. Rozpoczęliśmy tylko z Zesawią, Pomezanią, Gdańskiem, Górnym Śląskim i Opolem. A teraz, już w 24 odcinku, mamy Płock, Czersk, Kraków, Cieszyn i Kalisz. Jesteśmy jeszcze księciem Śląska. Czyli dosyć dobry. Ten. Możemy już coś zagarnąć?
możemy jeszcze. Jakie mamy roszczenia? Do króla Niemiec, ale tam oczywiście nie. Kaliszowi dajmy od razu mały zamek. Śmieszne Wostowi zdajmy do... Na dwór ją dajmy, bo jak widzę, będzie bardzo dobrze zarządzała naszym państwem później. Ożenimy ją najwyżej z naszym geniuszem militarnym, czyli Budo z Pomezani. Bogumił, Władysław, Paweł i Wszebu. Paweł. Może, o, tarczowe zmniejszymy, żeby raczej nie tak strasznie odczuwała. Ale i tak jest strasznie niewierna. Czers ma dezenterię, w Płocku jest bieda. Nie potrzebujemy ich. Akurat w czasie rozgrywki, jak będziecie mieć bardzo dużo pieniędzy, tak jak ja, na ponad 1000, będziecie mogli zaciągnąć sobie najemników. Akurat to jest bardzo kosztowne, a nie za bardzo są jolajni. Czyli jak na przykład będziecie mieć 5000 i to będzie cała wasza armia z najemników, to raczej wątpię, czy by oni byliby wierni wam, jeśli wy im nie będziecie płacić. Oczywiście najemnik, to trzeba mu płacić bardzo duże pieniądze. A jak się nie płaci, to przechodzą na kogoś innego. Proste. Władysław i Ermengilda spodziewają się dziecka już 6. Ejcia, uspokój się, Władku, uspokój się. Czesku jest niezadowolone chłopstwo. No, władzę ma marną. Trochę im dajmy. Tak trochę pogryźmy wierność innych grup, innych stanów społecznych, ale nie tak, aż tak za bardzo. Ciekawie to wygląda. Moglibyśmy ją zabić, ale przez to bardzo dużo stracimy. Bardzo źle wtedy będzie. Przyznaję prawo rycerstwu, żeby coś tam robiło. Nawet nie wiem co. A czy Opawa się... Opawa zalicza się czy nie? Ale Lubl do kogo należy? Do nikogo? Nie możemy. Poczekajmy kilka tam miesięcy. Ale to czekanie będzie już w następnym odcinku. Już naszym 25. Ale to nie teraz. To w następnym. Cześć.